To jest ten moment, w którym rozpoczynamy nocny egzamin. Za chwilę wyruszycie na trasę. Tutaj w odróżnieniu do tego, co robiliście wczoraj, nie macie mapy. Wskazówki wy znajdziecie na trasie. Ewentualnie będą je wam przekazywali instruktorzy. Ja tylko uczulam na jedno. Koordynator to jest osoba, która powinna stać z boku i przekazywać informacje do nas ewentualnie. Wzywać pomoc. Liderzy poszczególnych grup to są osoby, które wiedzą, gdzie są ich ludzie. Dowodzą nimi. Tylko w ostateczności liderzy sami biorą udział w akcji ratunkowej. Bardzo ważna sprawa, macie przydzielone konkretne zadania. Zieloni, kim jesteście, co robicie? Rozpoznanie. Rozpoznanie. Czerwoni? Miejsca bezpieczne. Niebiescy? Ewakuacja. I żółci? Zabezpieczenie terenu. Słuchajcie, takie są role na starcie, ale jeżeli sytuacja będzie tego wymagała, to wiecie o tym, że koordynator może zmienić wasz przydział. Pamiętajcie o tym. Macie 5 sekund. Na początku był chaos. Widzieliśmy parę osób, które nie robiły nic. Stały sobie gdzieś tam z boku. Moja ocena jest taka, bym powiedział, dobra z niewielkim minusem. Dlaczego? Dlatego, że bardzo wiele rzeczy, których was uczyliśmy przez te dni, zadziałały prawidłowo. Było fajnie, było profesjonalnie, ale jeszcze czegoś brakuje i nad tym czymś jeszcze musicie popracować. To jest między innymi komunikacja, szybkość działania i pilnowanie sprzętu. Badajcie na głowę! No teraz. Ale już prawie! Powoli! Głowa, uwaga na głowę! Czekaj!
czekaj! Podamy teren! No! Halo! Halo, pomóż mi! Dobra, to idzie na pozdrawa! Dziękujemy za szkolenie wam i nam. Wytrzymaliśmy z wami, udało nam się. Dostaniecie dwa bardzo ważne certyfikaty. Jeden pokojowego patrolu w tym kolorze bardzo pięknym i drugi certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy. Bardzo dla was ważny, ponieważ tu są wszystkie godziny wyszczególnione i czego uczyliście się. Jest tym dokumentem, którym możecie na przykład go używać w momencie, kiedy gdzieś startujecie do jakiejś innej gry pod tytułem Pomaganie ludziom. Zakończyliśmy kolejne szkolenia, kolejna grupa osób, która odebrała nasze certyfikaty, będzie na przystanku Ucok. Zapraszamy was wszystkich w to piękne miejsce, miejsce, które jest po prostu pełne przygody, pełne wielu bardzo zdarzeń, ale na końcu wyjeżdżacie stąd super umiejętnościami. Do zobaczenia na przystanku Ucok. Dziękujemy, że przyjechaliście do nas, do Szadowa Młyn, niedaleko Kwizyna.